Siema, tu Kamil. Dzisiaj rozgarniamy tutaj ziemię. Mamy 11 grudnia. Rozgarniamy ziemię przed domem. U nas zwanym to jest bagno, no bo to kiedyś było takie typowe bagno, ale jak odprowadzili wodę w naszym Gniewskim Jeziorze, to już tu przestało, zaczęło ubywać tu wody i teraz jest po prostu takie teren taki mokradełkowy, no bo to kiedyś najniższy punkt, tak jakby, nie? I tu śmietniska takie ludzie, bo to ludzie wywozili z domów jakieś piach, nie piach, jakieś gruzy, nie gruzy i my to trochę porozgarnialiśmy. I mamy tu plac na maszyny. No i dowozimy cały czas ziemi, żeby tu utwardzić ten teren, zasypać, bo to jest strasznie nierówny. Chcemy wyrównać z drogą i wtedy będzie to tak, jak miało być. Operujemy oczywiście kramerem, wszystki gnój rozwieźliśmy już wcześniej. Miałem nagrany film, ale źle ustawiłem kamerę i nie było za bardzo nic widać, jak operuję ładowarką i dlatego nie wstawiłem. Już mamy narobione 70 godzin, czyli już trochę jest. Trochę wprawy już tylko, można powiedzieć, złapałem. I jesteśmy zadowoleni z ładowarki, jak na razie. Bynajmniej na razie nas nie wkurzyła, nie zawsze na razie jakoś to chodzi. Jakoś to chodzi, no chodzi jak powinno, o tak. Jest to nowy sprzęt, no to dlatego no, nie ma co narzekać na razie bynajmniej. Też ciężko u nas też nie ma. Przerobiliśmy łyżkę od Farezina. Przerobiliśmy ją, czyli uszy do nam tutaj jeden mechanik dospawał. Odciął tamte, dospawał te. No i tą dużą łychę od Farezina przerobiliśmy właśnie do kramera, bo kramer jest no, mocniejszy. Po pierwsze, a po drugie też mamy drugą łyżkę do Farezina. Tamta jest od Tura, teraz jest też u mechanika takiego naszego dobrego. Przerabia nam uszy właśnie do ładowarki, bo tam były oryginalnie euroramka. Spawuje nam nową podłogę. No to jak spawuje nam nową podłogę, to od razu te uszy i wzmacnia łyżkę, bo ona była już popękana, bo no jak to od Tura, no to takiego to nie miało takiej siły, nie było zrobione pod taką siłę, jak ma ładowarka, no bo 3 tony, a 1,5 tony udźwigu, no to jest całkiem co innego. No i nie chcieliśmy kupować nowych łyżek, no bo po co to tylko trzymać, a z tą łychą na przykład Farezin się męczył. A do kramera mi się wydaje, że jest odpowiednia, bo i ziemi, i gnoju nie męczymy, tylko nabieramy po pełne łyżki. Jest dobrze. Co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? No, kramer jak na razie sprawuje się bardzo dobrze. Błędów żadne nie ma. Filtr cząstek stałych, jak ludzie mówią, a bo to jest gówno, bo to na razie się wypala ładnie, nie ma z tym problemów. Apetytu też dużego to nie ma na paliwko, wychodzi gdzieś średnio tak mniej więcej 6 litrów na godzinę, oczywiście pracy, przy pracy jakiejś, bo to nie, że stoi, tylko pracuje. No i komfort sam ładowarki też jest całkiem inny. Na razie Farezin jest, no jakby to w
garażu stoi rozebrany, bo siłownik od łyżki nam przepuszczał. Przepuszczał nam, leciał tą olej i chcieliśmy to zrobić, żeby to nie ciekło i dlatego cały czas operujemy teraz kramerem. Co to jeszcze mogę powiedzieć? Na razie dwie ładowarki zostają. Nie mamy zamiaru sprzedawać ani jednej. No bo to było tak, że mieliśmy właśnie awarię w ładowarce tamtej i musieliśmy na przykład worki, tak jak widzieliście na filmach, musieliśmy worki podawać UNHZ-em. Dobrze, że on był, jest, ale chcemy go sprzedać, no bo teraz jak mamy dwie ładowarki, no to jest to nam zbędna maszyna. A żeby stało na czarną godzinę, no to tak nie gra się z ceną jakoś tak. Lepiej jakieś pieniążki by było przeznaczyć w jakiś inny sprzęt. No i takie buty. Do sprzedania trochę sprzętu mamy. Jakby ktoś był chętny, na przykład na opryskiwacz 4000 litrów. 4000 litrów, 27 metrów lance. No to mamy taki do sprzedania, bo już Krukowiak przejął całą robotę i dlatego nie chcemy trzymać następnego opryskiwacza, bo jest to nam też właśnie zbędny sprzęt. A teraz stoi, na razie stoi na dworzu. Musieliśmy go wystawić ze stodoły, przyjechał nawóz. On jest zalany płynem. Zalany płynem, bo w wszystkich tych lancach poszedł płyn, czyli nie ma problemu, nie zamarznie zimą. I dlatego tak stoi. Krukowek też jest już umyty, też stoi w garażu. Wynajmniej stoi w dużej hali. Też jest hala zawalona nawozem, bo nawóz kupiliśmy wcześniej o dużo. My w Śniwa kupowaliśmy nawóz no dużo taniej. Udało nam się. Nikt nie wiedział, że taka różnica cen będzie jak teraz i dlatego no jesteśmy na wygranej pozycji, jak to można mówić, nie? Kupiliśmy sobie jak zwykle nawóz, a na tym dużo zyskaliśmy, no bo teraz powariowały trochę te ceny, ale też ceny zbóż poszły do góry i to tak moim zdaniem to się trochę tak wyrównuje, ale nie ma co narzekać na razie, tylko z dostępnością nawozu może być problem, tak słyszeliśmy i tak może być, że nawozu po prostu ciężko będzie dostać ten nawóz. To tak, to opryskiwacz jest do sprzedania UNHZ 500. Siewnik to jest pombrodnica, trzyrzędny kultywatora, rytnica stopkowa, 1000 litrów zbiornik i znacznik przeschodowy, licznik hektarów, licznik to jest, tam jest licznik hektarów ścieżki, no i takie pierdoły, tam nie wiem co tam jeszcze jest ustawione. No, można ustawić sobie szerokość opryskiwacza, żeby liczył nam sam ścieżki i tam takie pierdoły. No, znaczniki przedschodowe. Siewnik jest mechaniczny, na, czyli kółko. No, ostroga, jak to można powiedzieć. No i to chodziło u nas, siało. Kupiliśmy agromasza na środki unijne i dlatego musimy się pozbyć tamtego siewnika, no bo miejsce zajmuje, a u kogoś może posłużyć. Jeszcze mamy do sprzedania silos 132 tony. Jakby ktoś był chętny, proszę pisać, jakoś się dogadamy, podam wtedy numer czy coś. Silos jest w dobrym stanie.
w bardzo dobrym stanie, no tam normalne lata użytkowania. Po prostu teraz jak ktoś to, bo my chcemy go sprzedać bez rozbiórki, jak to można powiedzieć. Czyli ktoś sobie załatwia, albo ekipa, albo my pomożemy w załatwieniu ekipy, tak jak tamte sprzedawaliśmy 80-tki. No i jak ktoś by był chętny, to proszę tam jakoś się do mnie dobić i wtedy przyjechać, obejrzeć. No i najlepiej kupić. No i jak ktoś na przykład go rozbierze, i jak to można jeszcze powiedzieć, rozbierze, podczyści sobie, potem to ekipa złoży na nowych śrubach, jeszcze kupę lat pochodzi i kogoś na pewno posłuży. U nas kupimy, to znaczy chcemy kupić następne silosy, postawić to w cały konspekt, będziemy mieli wtedy nowy, będzie razem 5 silosów wszędzie. No i te dwa obok, co widzieliście na filmach poprzednich, i tak to będzie wyglądało, tak jak mieliśmy plan, tak chcemy to zrealizować. Czyli no chcemy do tego dojść, żeby to tak było, bo musimy mieć zapas magazynowy i tyle. Maszyn trochę nie zdążyliśmy obmyć, bo jest trochę do umycia maszyn, ale złapał mróz. No i już nie myliśmy, bo to teraz będzie odwilż, to może się pomyje jeszcze sprzęty, te, które nie będą użytkowane. Stoi tutaj krystal z przyczepą, bo będę woził ziemię jeszcze tutaj cały czas z tego jeziorka naszego i takie buty. Dobra, na razie kończę. Tak, opryskiwacz UNHZ500 z łyżką, UNHZ500 z łyżką, silos i siewnik do zboża i tyle. No jak ktoś by był chętny, to pisać śmiało, to wtedy nawet na filmie pokażę, jak to wygląda z bliska i tyle. To na razie, dzięki, pozdrawiam, hej.